Hej, siemaneczko kochani, z tej strony oczywiście Patryk, taksizerta Malinowski, a dzisiaj odpowiem wam na bardzo nurtujące was pytanie, a mianowicie dlaczego przeniosłem się na Facebooka. Mówimy tutaj oczywiście o moim fanpage'u i tylko i wyłącznie o livestreamach, ponieważ cały czas tworzę filmy na YouTubie i nie przestanę tego robić, więc nie musicie się o to martwić. Kochani, puszczę sobie oczywiście tutaj kilka moich giereczek w tle z Brawl Stars, żeby nie było nudno. Chciałem zrobić taki jeden luźniejszy materiał, żebyście mogli poznać odpowiedź na to pytanie, ponieważ naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo osób mi je zadaje i no muszę, po prostu muszę wam w końcu to wytłumaczyć. Dla tych wszystkich osób, które nie było po prostu pod koniec maja na streamach, a to właśnie wtedy, ponieważ od 1 czerwca przeniosłem się na Facebooka, wtedy wszystko tłumaczyłem. A więc kochani, przechodząc do rzeczy. Przede wszystkim streamuję na Facebooku, ponieważ uważam, że ta platforma ma ogromny potencjał, ma ogromne zasoby, pieniądze, które pozwolą, słuchajcie, rozbudować tą platformę w mgnieniu oka. Nawet się, słuchajcie, nie zorientujecie, a za chwilę będzie to jedna z najpopularniejszych platform streamujących w Europie bądź na całym świecie, zobaczymy. Goni, ja dostałem lepsze warunki, po prostu mam lepsze warunki i przeniosłem się na Facebooka właśnie ze względu na to. Słuchajcie, jest tam bardzo dużo rzeczy ciekawych, które naprawdę będą mogły odnieść w bardzo krótkim czasie sukces, a mianowicie oczywiście, słuchajcie, patroni, czyli osoby, które wspierają mnie na Facebooku. W tym momencie są to, słuchajcie, trzy osoby. Oczywiście jest to Popik, Jakub Nowak, czyli Kubuś, ZRT i Xavery Sikora. Pozdrawiam was mordeczki kochane, dziękuję za wsparcie. Ponadto, kochani, rangi. Rangi, czyli kwestia dla mnie też bardzo interesująca, jeżeli chodzi o Facebooka. Zastanawia mnie po prostu, ile jeszcze rang na fejsie dojdzie do tych oprócz te, które mamy. Bo słuchajcie, jest ranga już udostępniającego, wysyłacza gwiazdek, jest, słuchajcie, jeszcze kilka innych fajnych rzeczy, które po prostu możecie zobaczyć, wchodząc na mojego fanpage'a i sprawdzając to na jakimś live'ie. Oczywiście wiem, że niesamowicie wam przeszkadza w tym momencie opóźnienie live'a, które wynosi około 30 sekund, ale nie martwcie się, to, słuchajcie, już zespół całego Facebooka nad tym pracuje. Dostałem informację, że prędzej czy później, słuchajcie, i tak to opóźnienie zostanie zmniejszone do minimum. Z takich rzeczy, które możecie sobie porównać, to sam fakt, że nie potrzebujecie tak dobrego internetu jak na YouTubie, żeby oglądać, słuchajcie, w Full HD w 60 fpsach moje filmy na Facebooku, ponieważ prawdopodobnie zależy to od ich serwerów oraz systemu, w jakim te live'y są odtwarzane, a naprawdę jest on fantastyczny, bo już spotkałem się z kilkoma pozytywnymi opiniami na ten temat, także i polecam po prostu wejść, zapoznać się, zanim będziecie oceniać. Jasne, rozumiem też, słuchajcie, że jest dużo mniej osób na live'ach i ja oczywiście to zauważyłem. Szkoda, no z tym nie jestem w stanie nic zrobić, nie jestem w stanie was wszystkich przerzucić na Facebooka. I wiem, że po prostu duża część z was po prostu tam nie przychodzi, ponieważ nie mogę tyle odpierdzielać. Jasne, obowiązują mnie standardy społeczności Facebooka i granice, których po prostu nie mogę przekraczać, ale gwarantuję wam i zresztą co widzowie, dalej jest śmiesznie, słuchajcie, dalej dużo odpierdzielam. Nie mogę przekraczać tylko niektórych granic, które przekraczałem sobie swobodnie na YouTubie, a nawet nie tak swobodnie, ponieważ ostatnio wyjechało ostrzeżenie. Kolejna rzecz, słuchajcie, kolejna rzecz to reakcje. Słuchajcie, każda wasza reakcja na każdy mój post, czyli każdego mojego live'a na fanpage'u, czyli oczywiście na Facebooku, rzutuje po prostu rozpowszechnianiem streama. To znaczy, wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę pod streamem i ten stream już leci, słuchajcie, dalej, do waszych znajomych i tak dalej, automatycznie się promuje. Facebook widzi, że coś tam się dzieje i tak dalej, dlatego was zachęcam, żebyście po prostu, nawet nie mając ochoty oglądać tego streama, weszli, zostawili, kliknęli, słuchajcie, tak wiecie, z czystej przyjemności tą łapeczkę w górę, żeby po prostu on powędrował dalej. Oczywiście, jeżeli możecie, jeżeli nie, całkowicie to zrozumiem.
Kolejna rzecz, słuchajcie, to alerty, czyli słuchajcie, alerty udostępnienia. Jeżeli na przykład, słuchajcie, chcecie dostać rangę udostępniający na moim streamie, żeby wyróżniać się na przykład na moich wszelakich, słuchajcie, streamkach, to ja już w tym momencie nie muszę na przykład po prostu, nie wiem, nie musicie się wyróżniać w jakiś sposób, dając mi kurczę, zapomniałem, jak on się nazywał. Patrona na YouTubie, czyli oczywiście tego subskrybenta, czy jakoś tak. Wystarczy, że na przykład udostępnicie moją transmisję na żywo i już pach, macie odznakę i wyrówniacie się na live. Ja, słuchajcie, dzięki temu mogę czytać wasze wiadomości i tak dalej. Specjalny content, który będzie przeznaczony, słuchajcie, dla każdej osoby, która mnie wesprze, on będzie cały czas. To będą, słuchajcie, odpowiedzi na pytania live, na przykład tylko i wyłącznie dla moich patronów, i chcę to zrobić, ponieważ wiem, że to też ma duży potencjał i myślę, że Facebook będzie bardzo dobrze to rozbudowywał, aczkolwiek wiadomo, no jest potrzeba czasu i z tym czasem, słuchajcie, trzeba będzie po prostu trochę zaczekać, ale gwarantuję wam, słuchajcie, że to po prostu się rozbuduje, także wpadajcie na mojego fanpage'a i tam wszystko będziecie dostawać na bieżąco. Kochani, z takich głównych rzeczy to tyle. Jak wiecie, słuchajcie, już teraz na moich streamach donaty nie są aż tak ważne. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli ktoś chce mi wesprzeć, to i tak wesprze. Aczkolwiek nie są one już jakieś mega turbo ważne i tak dalej. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć, to regularne streamy. Kochani, w tym momencie na Facebooku streamuję już regularnie. 5 dni w tygodniu. We wtorek, w środę. Nie, w środę nie, przepraszam. We wtorek, w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Słuchajcie, są to 5 dni, w które po prostu streamuję. I zapraszam serdecznie, ponieważ dzięki tej wyrobionej regularności mogę przedstawić wam więcej gier. W tym momencie, słuchajcie, ogrywam Crasha Bandicoota, w tym momencie ogrywam Clash Royale, Brawl Stars, do tego dojdzie League of Legends, ponieważ mamy zwyczajnie więcej czasu dla siebie i naprawdę, dla mnie to jest niesamowite, że po prostu jestem w stanie zrealizować tyle. Na Facebooku, znaczy na YouTubie nie robiłem tak często tych transmisji, ponieważ wiem, że słuchajcie, za każdą transmisję po prostu gdzieś tam, słuchajcie, oczekiwałem jakieś kwoty, w sensie w środku, nie powiem, no bo słuchajcie, jednak wiecie, praca jest pracą. Ja wiem, że możecie mówić sobie, że YouTube to nie jest praca, ale kochani, ja z donate'ów odprowadzam podatki. Słuchajcie, ja muszę mieć otworzoną działalność i tak dalej. Ja muszę za wszystko płacić. To nie jest, słuchajcie, zabawka. YouTube to nie jest zabawka. YouTube jest biznesem w tym momencie i to dość dużym, który bardzo dużo zmienił w moim życiu. Muszę przede wszystkim opłacać studio, w którym obecnie sobie pomieszkuję. No i nie ma innej opcji, kochani. Muszę skądś na to zarabiać pieniądze, więc chcę, żebyście troszeczkę też to zrozumieli. A więc, kochani, zapraszam was serdecznie dzisiaj o godzinie 20, czyli prawdopodobnie w momencie, w którym ja już wrzucam ten film. Już prawdopodobnie, słuchajcie, jest live na moim fanpage'u, na który serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jest jeszcze coś takiego jak program Level Up na Facebooku. Zachęcam wszystkim, żebyście się po prostu dowiedzieli, o co chodzi. Myślę, że to też jest fajna rzecz, ponieważ każdy może w takim programie wziąć udział. Oczywiście trzeba spełnić jakieś tam wymagania, nie oszukujmy się, tak? Kolejna rzecz, słuchajcie, już takich, przechodząc powoli do podsumowania, to słuchajcie, trzeba wbić jak najszybciej 3500 obserwujących na moim fanpage'u, także jeżeli chcesz, mordeczko, to ja cię zachęcam, wbijaj, możesz zaobserwować stronkę, będziesz miał powiadomienia o live'ach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę, wystarczy chwilę poczekać, a platforma, jaką jest Facebook Gaming, rozwinie się, słuchajcie, do takich rozmiarów, że naprawdę, ja wiem, że wy jesteście w tym momencie jeszcze tego nieświadomi, ale ja już to po prostu wiem. No, a więc kochani, przypominam tylko jeszcze taką jedną kwestię, czego nie robiłem na YouTubie. Każdy live na moim, słuchajcie, Facebooku, na moim fanpage'u będziecie mogli obejrzeć jeszcze raz. W sensie, słuchajcie, każdego live'a będzie zapis i to według mnie jest fajne. Możecie sobie w każdej chwili tego live'a sprawdzić, zobaczyć, czy odpowiadałem wam na jakąś wiadomość i tak dalej, i tak dalej. No cóż, nie będę, słuchajcie, marnował więcej waszego czasu. Zapraszam serdecznie wszystkich na mojego Facebooka. Bawcie się dobrze, kochani.
kochani. No i widzimy się dzisiaj o godzinie 20. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Siemanko, ludzie. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. It's school they never taught ya.